Nie zauważyłem w ostatnim czasie zwiększenia liczby mieszkańców, to znaczy nie przychodzą do nas nowe osoby. Raczej jest to po prostu stała liczba osób w granicach 33-35 osób. My działamy cały rok, więc jak gdyby zima nie jest dla nas jakimś takim szczególnym okresem. No jest to bardziej szczególny okres może dla osób bezdomnych, bo są te temperatury na zewnątrz inne. Natomiast my działamy cały czas tak samo. No i ta noclegownia czasami wydawać by się mogło, że w zimie będzie bardziej potrzebna. Natomiast często mamy więcej osób w lecie. Czy zdarza się, że na przykład funkcjonariusze policji przywożą do państwa jakiegoś mężczyznę, który potrzebuje takiego noclegu? Tak, zdarza się, natomiast nie są to częste sytuacje. W tym roku były to dopiero dwie takie sytuacje. To jest najczęściej w momencie, gdy znajdują taką osobę wieczorem, gdzie tak naprawdę już wtedy nie wiadomo, co z tym człowiekiem zrobić. Wtedy przywozi go policja do nas. Jeżeli jest na tyle sprawny, żeby po prostu zostać u nas, to zostaje u nas. Jeśli jest to dzień powszedni, no to zostaje do rana. Później udaje się do Ośrodka Pomocy Społecznej, który rozpoznaje jego sprawę. Jeżeli jest to na przykład piątek czy tam weekend, no to przez cały ten czas do poniedziałku wtedy przebywa u nas. Czyli zazwyczaj funkcjonariusze policji znajdują taką osobę choćby w jakimś pustostanie czy na ulicy pod wpływem alkoholu? Jak to wygląda? Na pewno nie jest to osoba pod wpływem alkoholu, ponieważ funkcjonariusze policji też wiedzą, że u nas mają przebywać osoby trzeźwe. Zwłaszcza, że też w noclegowni na nocnej zmianie jest jeden pracownik, więc tutaj też musi to być osoba taka, która jest zdolna do samoobsługi. Tutaj z policją mamy dosyć dobrą, a nawet bardzo dobrą współpracę. Jeżeli oni nam już taką osobę przywożą, to wiemy, że taka osoba u nas może zostać. Jakie osoby tutaj trafiają? Są to osoby, które wylądowały na ulicy, powiedzmy, z różnych przyczyn rodzinnych, finansowych. Jak to wygląda? Najczęstszą przyczyną to są jakieś uzależnienia. Kiedyś dominującą przyczyną to był alkohol. W tej chwili, ponieważ przybywa do nas też więcej takich osób młodych, w wieku 35 do 40 lat, czy nawet młodszych, to już się zdarza, że tym problemem, który spowodował ich bezdomność, to są też narkotyki czy inne używki typu dopalacze. Ile aktualnie osób przebywa w noclegowni na stałe? W tej chwili mamy 33 osoby, w noclegowni jest 40 miejsc, więc mamy jeszcze 7 wolnych miejsc w pokojach. Jeżeli podczas tych mrozów ktoś potrzebuje schronienia, jakiś bezdomny mężczyzna, czy może tutaj przyjść? Jakie są kryteria przyjęcia? W jaki sposób przyjmujecie tutaj tych mężczyzn? Znaczy osoby, które tutaj przychodzą, są najczęściej kierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i oczywiście jeżeli są to godziny, powiedzmy, takie dopołudniowe, to wtedy nawet jak ktoś przychodzi z ulicy, staramy się, żeby poszedł do Ośrodka Pomocy Społecznej, który rozeznaje jego sprawę i wtedy ewentualnie go kieruje do nas. Natomiast jeżeli jest to po godzinach pracy urzędów czy Ośrodka Pomocy Społecznej, wtedy oczywiście przychodzi ktoś bezpośrednio do nas. I tak jak wcześniej mówiłem, wtedy już dyżurny opiekun podejmuje decyzję. Jeżeli jest to osoba trzeźwa, może tutaj zostać i wtedy jak gdyby pomagamy mu też ogarnąć jego sprawy. I kontaktujemy się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym, czy to Trzebinia, Libiąż, czy Chrzanów.